Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku mowa będzie o cechach spedytora. Jeden odcinek na moim kanale pojawił się już na temat zawodu spedytora. Mówiłem w nim bardziej o obowiązkach, jakie może mieć spedytor, ponieważ no, różne stanowiska i charakterystyka tych stanowisk występuje w firmach transportowych i firmach spedycyjnych. Dzisiaj będzie mowa o tym, co powinien spedytor wiedzieć, jakimi cechami powinien się charakteryzować. No jedź, jedź, jak tak ci się śpieszy. Pierwsza, najważniejsza rzecz to znajomość języków obcych. Spedytor międzynarodowy nie podlega wątpliwości. Język musi znać przynajmniej jeden. Bardzo dużo pracodawców na stanowisko spedytora poszukuje osób, które znają dwa języki. Bardzo często się już zdarza, że właśnie takie ogłoszenia o pracę widzimy. Bardzo często jest to język terenu, na którym firma dana działa. Czyli przykładowo firma działa na Rumunii, no to chciałaby, aby przynajmniej jeden pracownik, a kolejny nowy również język rumuński znał. Jeśli to jest Włochy, to Włochy. Jeśli Francja, to Francja. Kiedyś na pewno będzie potrzebny język. Nie ma opcji. Jeśli ktoś uważa, że to tam sobie coś wygoogluje, wytranslatuje, maila sobie jakoś napisze albo coś, to nie da rady. Kiedyś będzie taka sytuacja, niestety, a na pewno będzie, że telefon trzeba wziąć w rękę i zadzwonić od razu, natychmiast i załatwiać problem. Może tak być, że po prostu kierowca zadzwoni z miejsca załadunku i słuchaj, powie spedytorze, ja się nie umiem dogadać, weź się ty dogadaj z nimi, bo ja nie wiem, o co chodzi. Zadzwoni, bo go policja zatrzymała i mandat mu chce dać i powie gadaj. Poza tym odbiorcy, klienci, jeśli mamy, współpracujemy z nimi bezpośrednio, będziemy musieli po prostu używać tego języka danego, na którym terenie działamy. Z Włochem czy Hiszpanem możemy się po angielsku nie dogadać, więc po angielsku także, czy po niemiecku, także no niestety będziemy potrzebowali właśnie ten język. Podstawowe języki to oczywiście angielski i niemiecki. Jeśli tam działamy przykładowo na Niemczech, Anglii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, to angielski nam spokojnie wystarczy, albo niemiecki. Tam większość ludzi gada w tych językach, więc bez problemu sobie poradzimy, nawet z jednym językiem. Także język podstawa. W spedytorze międzynarodowym to jest po prostu rzecz, która jest niezbędna. Jeśli chodzi o spedytora krajowego, ja pracuję aktualnie jako spedytor krajowy. Użyłem języka angielskiego raz w przeciągu 8 miesięcy. Jakaś tam laska z Rumunii zagadała o ładunek, wymieniliśmy tam parę szczegółów. No i jak widać, no, pracuję w transporcie krajowym, a jednak trafiło się, nie? I na pewno się jeszcze nieraz trafi. Dlatego no, nie, to nie jest powiedziane, że ktoś pracuje w transporcie krajowym. Ja tam języka żadnego nie potrzebuję. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Kolejna rzecz to znajomość topografii terenu. Bardzo ważna rzecz. Działamy przykładowo na Francji. No niestety trzeba znać podstawowe odległości między miastami. Wiedzieć, ile jest kilometrów, ile potrzeba mniej więcej na przejechanie. To nam znacznie, znacznie ułatwi pracę. Znajomość kodów pocztowych. Jak znamy topografię danego państwa, będziemy na pewno kojarzyć mniej więcej kody pocztowe. Jak są kody pocztowe? O tyle, o ile w Polsce przykładowo, czy w Niemczech, rozłożenie kodów pocztowych jest logiczne i łatwo jest zapamiętać.
I w momencie, gdy ja dostanę kod pocztowy 77 i 11, czy to w Polsce, czy w Niemczech, ja już wiem mniej więcej, gdzie ten teren leży. Wiem, że jak dostanę 77 w Polsce albo 16 kod pocztowy w Polsce, to ja już wiem, że ta odległość będzie dosyć spora. Nie muszę patrzeć w mapę, nie muszę nic zrobić, ja wiem, ile to mniej więcej już jest kilometrów. Topografia terenu bardzo istotna. Orientujemy się momentalnie w temacie. Trafia się ładunek przykładowo na giełdzie. Jest akurat taki czas, że jest posucha w danym miejscu. Tak zwana pustynia i nie ma nic. Trafia się ładunek, on znika w przeciągu minuty. Jeśli zanim my sobie tam wklepiemy w Google coś, czy w jakąś tam mapę, którą posiadamy, którą zakupiliśmy, ile to jest tam odległości, se policzymy, to może już być dawno po wszystkim i ładunku już dawno nie będzie. Także kto jest kumaty, prędki, czai bazę, to momentalnie to ogarnie. Kolejna rzecz, czas pracy kierowcy. Spedytor chyba powinien znać czas pracy kierowcy lepiej niż sam kierowca. Przeszedłem jakieś tam szkolenie z ITD na ten temat. Doświadczenia mam parę lat w transporcie praktycznym. Jeździłem jako kierowca, więc czas pracy kierowcy mam, można powiedzieć, w jednym palcu. Istotne to nam będzie przy planowaniu oczywiście transportu. Bierzemy ładunek, czy to z giełdy, czy to od klienta jakiegoś dostajemy. Mamy jakieś tam ciężarówki do dyspozycji, no i musimy wiedzieć, która ciężarówka jest w stanie to wykonać. No właśnie, a właściwie to kierowca, który będzie w stanie to wykonać, bo będzie miał czas. Wypauzuje się i dojedzie bez problemu na miejsce o wyznaczonej godzinie. Także czas pracy również. No i nie tylko podstawowe rzeczy jak 9 godzin pauzy i 11 godzin pauzy i po 4,5 godziny, po 4,5 godziny jazdy 45 minut przerwy. No to są podstawy, ale troszeczkę za mało. Również te weekendowe pauzy i tak dalej, oddawanie. Niestety trzeba myśleć często za kierowcę w tym temacie. No i spedytor dobrze jakby wiedział, kumał, ponieważ często bierzemy ładunek z piątku na poniedziałek. No i musimy wiedzieć, jak to rozegrać, nie? Także czas pracy kierowcy również niezbędny, zwłaszcza jeśli spedytor ma takie stanowisko, gdzie planuje pojazdy i dysponuje już, czyli już zachodzi tak troszeczkę tymi obowiązkami na dyspozytora.